Jest pani osobą o takim nietypowym wykształceniu. Właśnie, czym pani się zajmuje? Co to jest ta mechatronika? Mechatronika to jest, proszę pana, mój tytuł inżyniera. To jest zarówno informatyka, mechanika, jak i elektronika. Połączenie tych trzech kierunków jest to nowoczesny kierunek techniczny. Natomiast jeżeli chodzi o moje wykształcenie, drugi fakultet, a raczej pierwszy, bo to jest mój drugi fakultet, pierwszym fakultetem jest polityka socjalna i socjologia ogólna. I temu właściwie poświęcałam ostatnie lata, kiedy skończyłam pierwsze studia i temu poświęcałam swoje życie, właściwie w weekendy poświęcałam się na spotkaniach z ludźmi, nauczałam polityki społecznej między innymi, metodyki pracy socjalnej, nauczałam również asystentów osób niepełnosprawnych, pisać projektów społecznych. Natomiast jeżeli chodzi o mechatronikę, w tej chwili jestem w pewnym sensie również specjalistą w zakresie systemów informatycznych. No właśnie, to już ta strefa IT jest, powiedzmy pani, taka, no bynajmniej nie obca. A miasto jako Grudziądz i obecna też tutaj obecnie ekipa, że tak powiem rządząca razem z prezydentem, bardzo silnie weszła w tą sferę taką internetową. No nie ma co ukrywać, ostatnie lata to jest duży rozwój z zakresu portali społecznościowych, telewizyjnych. No, miasto inwestuje. Jak pani ocenia właśnie tą sferę działań? Bo rozumiem, że to jest rzecz, którą jako praktyk również może pani w pewien sposób podsumować. Tak, myślę, że warto włączać między innymi głosowania przez internet, różnego rodzaju referendum w Grudziądzu. Natomiast ja bym tutaj się skupiła nie tylko na informatyce, bo to już tak naprawdę w naszym mieście stanowi tylko PR. Ja bym się włączyła, proszę pana, w nowoczesne technologie i w energetykę odnawialną, to co jest moją specjalnością. To znaczy przede wszystkim jeżeli chodzi o w tej chwili modernizację oświetlenia w Grudziądzu, poszłabym bardziej ekonomiczne źródła. A jak pani ocenia tę sferę kulturalno-informatyczną? Chodzi mi tu o HashGru, o ten taki, tą sferę, no może nawet, jeszcze nigdy nie zadawałem dłuższy czas już tego pytania, może o samą stronę internetową naszego miasta. O naszą stronę internetową. No tam niektóre wiadomości rzadko się pojawiają, a jeżeli chodzi o markę HashGru, tutaj chodzi mi dokładniej o HashRoom. Dziwię się, że on nie jest wykorzystywany i nie mogą z niego, znaczy jest napisane, że mogą z niego korzystać wszyscy, a kiedy osoby, które są zrzeszone w naszym komitecie, wystąpiły do obecnego włodarza o umożliwienie spotkań z osobami niepełnosprawnymi, to takiej informacji nie uzyskały, że mogłyby z tego HashRoomu skorzystać. Tego żałuję. Jaka była odpowiedź? Bo rozumiem, to miało być kampanijne spotkanie, czy takie, na jakiej zasadzie to miało się odbywać? Nie, to są spotkania cykliczne, stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i tutaj właśnie te osoby nie miały gdzie się spotykać i wystąpiły do pana prezydenta. Niestety, oczywiście pan prezydent znalazł takie miejsce, ale myślę, że tutaj więcej na temat kosztów utrzymania tego miejsca, dlatego... Nie odmówiono państwu? Nie odmówiono, ale przyszły pewne wysokie koszty korzystania z tego miejsca i myślę, że tutaj mogłaby pani Ewa Cieślakowska na ten temat się wypowiedzieć. Myślę, że będzie taka okazja, będzie miał pan możliwość zapytania, chętnie na pewno odpowie o tym. Jest pani już po pierwszej, że tak powiem, debacie. To chyba taki pierwszy, taki polityczny impuls w pani życiu, gdzie musiała pani w dodatku z trójką mężczyzn, z jedną panią, z dużym doświadczeniem, większość z nich, to trzeba też podkreślić. W jaki sposób, jak pani się czuła w trakcie tej debaty? No bo była pani takim troszeczkę nowicjuszem. Więc najbardziej na początku stresowały mnie media i kamery, bo to chyba najbardziej stresuje kandydatów. Zauważyłam, że nie tylko ja byłam zestresowana, ale również te osoby, które dłużej są w tej polityce, czy tworzą politykę, również były zestresowane. Natomiast w trakcie już debaty, bo nie debatą się stresowałam, wszystko było w porządku. A jak pani ocenia tę debatę? Merytoryczność, poziom odpowiedzi, bo były też takie momenty, gdzie to pani zadawała pytania, czyli takie pytania wzajemne, no i pytania od publiczności, też chyba jedno, że tak powiem, z ważniejszych takich punktów tej całej rozmowy państwa z widownią. Starałam się, proszę państwa, odpowiadać merytorycznie na wszystkie pytania. Przede wszystkim wysłuchałam tych pytań i starałam się odpowiedzieć najlepiej jak potrafiłam i na tyle i na ile pozwalała moja wiedza. W którym okręgu będzie pani lokomotywą dla swojego komitetu?
To będzie okręg, proszę Państwa, Mniszek, Rządz, Strzemięci. Czyli ten taki największy, gdzie jest największa liczba, no można powiedzieć, tutaj miejsc do wzięcia, jeżeli chodzi o radnych. Natomiast też chyba najtrudniejszy, najbardziej zróżnicowany, bo zaczynając od Mniszka, gdzie ta infrastruktura, na którą się ciągle narzeka, poprzez Rządz, gdzie jest troszeczkę lepiej, no i ten Strzemięcin, gdzie ta infrastruktura została odnowiona. Co można zrobić dla tego okręgu? W jaki sposób Pani, jako radna, chciałaby, powiedzmy, wywrzeć większy wpływ na funkcjonowanie tej Rady, na tworzenie tych pomysłów? Dobrze, dla mnie najważniejszym tutaj punktem, jeżeli chodzi o te osiedla, to jest połączenie, proszę Pana, ze szpitalem specjalistycznym, którego w tej chwili nie ma. I to będzie taki punkt, no faktycznie, tutaj dojazd karetki, co prawda ona chyba jedzie z Rządza też, zależy jaki typ ambulansu. Natomiast jak Pani ocenia drogi, infrastrukturę, no co tu jeszcze trzeba by zrobić, żeby ludziom się wiodło lepiej? No tak jak powiedziałam, tak, przede wszystkim ten dojazd, następnie drogi osiedlowe. Tutaj wiemy, że powstał w Urzędzie Miasta pewien projekt, a właściwie to nie jest projekt, to jest tylko ocena. W tej chwili tych dróg jest tam kilka chodników, które Urząd Miasta zakwalifikował jako złe lub bardziej źle, bardziej złe, mniej złe. Ciężko jest mi to ocenić, jakie było kryterium. Będę starała się sama oględzić te właśnie drogi, chodniki i sprawdzić, gdzie należy wykonać w pierwszej kolejności takie remonty. A łącznie dla całego miasta. Państwo jako komitet to prezentowali dzisiaj program. Co można zrobić dla Grudziądza, żeby było w nim lepiej? No bo oczywiście zdania jak zawsze są podzielone. Jedni są nastawieni pozytywnie, inni negatywnie w stosunku do tego, co obecna władza, że tak powiem, realizuje. A Państwo? Znaczy tak, przede wszystkim nie będziemy tutaj nikogo negatywnie nastawiać. Mamy pewne pytania do obecnego włodarza. Dzięki temu, że startujemy właśnie do wyborów samorządowych, mamy możliwość tych pytań zadawania, więc wykorzystamy taką możliwość. Natomiast nie mamy zamiaru tutaj nikogo nad to krytykować. Myślę, że dla naszego miasta, no przede wszystkim, proszę Pana, to jest turystyka i proszę Państwa, ponieważ wiemy, że to jest dobre miejsce. Mamy tutaj piękną Cytadelę, mamy powojskowe budynki, mamy bunkry powojskowe. Dalej mamy, jeżeli chodzi o turystykę, mamy las, mamy wody solankowe i tutaj też warto podkreślić, że te wody solankowe w tej chwili, wydobycie tych wód solankowych jest utrudnione, ponieważ otwory się niestety nam troszeczkę zdewastowały. Myślę, że należałoby w tym kierunku pójść, ale nie wydawać naszych publicznych pieniędzy, należałoby w tym okresie, w tych kolejnych 4 latach te pieniądze oszczędzać w mieście, ponieważ mamy pewne zobowiązania. I tutaj należałoby przede wszystkim, jeżeli chodzi o turystykę, taką związaną z wodami solankowymi, pozyskiwać inwestorów. Podobnie z kamienicami w centrum miasta, które są niszczeją i tutaj też będziemy myśleli o tym, żeby wszyscy prywatni właściciele kamienic odremontowywali. Jest w tej chwili możliwość wykonywania takich remontów i my będziemy starali się tym Państwu pomóc. Tutaj mija no, dokładnie 2 kadencje obecnego prezydenta. Pani jako kandydatka na prezydenta na pewno ma zupełnie inną albo niekoniecznie zbieżną wizję tego miasta, tego funkcjonowania. W tej chwili postawiono na ten taki tak zwany szkielet komunikacyjny. Teraz właśnie niedawno wyszło takie zestawienie dróg, które mają być remontowane w kolejnych latach. Jednocześnie chyba troszeczkę zaniedbano te solanki, o których Pani mówi. Ta idea poszła gdzieś tutaj bokiem i no, jest to czas, gdzie trochę inaczej do tej koncepcji obecny prezydent podszedł. Co by Pani ewentualnie realizowała z tych jego obecnych działań, a co może by poprawiła, albo ewentualnie co by swojego dodała do tego, co jest realizowane w tej chwili? No bo taki zupełny skręt to chyba nie będzie taki aż do końca prosty. No tak, po ostatniej debacie usłyszałam, że pan prezydent Malinowski planuje tutaj trakcję tramwajową poprowadzić do naszego szpitala. Ja tutaj proponuję najpierw wprowadzić może jakieś połączenie komunikacyjne do naszych solanek, aby one mogły funkcjonować, bo w tej chwili zostało w MZK taki autobus został zniesiony. Nie wyobrażam sobie też właśnie tych remontów dróg, które nastąpiły do osiedla Lotnisko czy do Rydgiera, żeby teraz pan prezydent
przykład trakcję. No chyba, że wyobrażamy sobie tutaj kolejkę linową na przykład. To też będzie oszczędne, będzie ekonomiczne i będzie taka kolejka na przykład ze Skarpy Wiślanej do szpitala mogłaby być. To jest oczywiście żart. No nie wyobrażam sobie tego, jak pan prezydent ma zamiar to wykonać. Jeśli chodzi o drogi, no proszę pana, no drogi należy remontować. Tak chyba z tym się wszyscy zgadzamy. Ten punkt taki rozwojowy tutaj w stronę Wisły, te ścieżki rowerowe, o których się mówi, no nie wszyscy są też z tego zadowoleni. To znaczy nie są zadowoleni ze ścieżek rowerowych? Ze ścieżek może tak, tylko narzekają przynajmniej te takie w sumie różne, nie tylko Stowarzyszenie Rowerowe tutaj Grudziądz, ale również inne takie zrzeszenia rowerzystów, że są za wąskie, że podjazdy, że nie ma ciągów takich tych ścieżek, że przerywają się, znikają, no to, że ten rowerzysta ma tak ciężko w tym miejscu. No tak, no właśnie tutaj pytanie to nie do mnie, mi jest również ciężko, bo ja też jestem rowerzystą, jeżdżę razem z moim synem, z przyjaciółmi na rowerze. Takie pytanie powinno być skierowane do pana prezydenta, ponieważ faktycznie może pan prezydent nie chodzi tymi ścieżkami razem z rowerzystami albo nie jeździ na rowerze i nie wie, jakie są warunki w tej chwili, jakie panują. Ponadto, no proszę pana, wszyscy z Grudziądza no, czasami wyjeżdżamy z tego naszego miasta, żeby podziwiać również inne miasta i tamte ścieżki rowerowe. No, choćby taki najczęściej odwiedzany i myślę, że każdy Grudziądzanin tam był, to jest Sopot, tak? Tam każda ścieżka jest podzielona. Nie są one być może tak bardzo szerokie, ale są osobne ścieżki do rolek, osobne ścieżki są dla rowerów oraz dla spacerowiczów. Myślę, że to jest główny jak gdyby taki zalążek tego, że te nasze ścieżki nie do końca są w porządku. Zresztą ta, która powstała, trasa Wiślana, tutaj istnieje niebezpieczeństwo już nie tylko dla rowerzystów, ale również dla pieszych. Dzieci, które przebiegają przez tą ścieżkę, ona nie jest podzielona. Poza tym dzieci na to nie zwracają uwagi. I była to trasa rowerowa, miała być przeznaczona dla rowerów, a została wykorzystana ścieżka wcześniejsza spacerowa. Więc mieszkańcy naszego miasta są przyzwyczajeni. Ja nie mówię, że nie mają tamtędy spacerować ci ludzie, ponieważ zarówno jest to dobra ścieżka dla osób spacerujących, bo mogą podziwiać walory naszej pięknej Wisły, Spichrzy, jak i dla rowerzystów. Żałuję tylko, że tutaj nikt nie przemyślał kwestii właśnie podziału tej ścieżki. Ewentualnie, jeżeli budujemy ścieżkę rowerową, to ona powinna pozostawać rowerową. Ja byłam synem, akurat korzystałam jako spacerowicz i tutaj mój syn prawie wpadł prosto ze schodów pod rower nadjeżdżający, ponieważ z góry Starpna nadjeżdża się z górki, w związku z tym rowerzyści określają też pewną prędkość. Tak, tam jest dosyć niebezpiecznie. Mówi pani tu o Skarpie, tak, pod Spichrzami. Tak, dokładnie. Tam ma zabezpieczenia żadnego. Jeszcze takie pytanie ostatnie na samo zakończenie. Kandydaci różne takie powiedzmy linie tutaj kampanijne przyjęli. Jedni mówią o Sitwie, inni o układach. Jeszcze też chyba takie tutaj padały różne oskarżenia w stosunku do obecnie urzędującego prezydenta i do jego powiedzmy takiego tutaj zaplecza, ale na przykład też inni chcą właśnie ukulturawiać, jak na przykład jeździć na przykład statkiem tutaj. No, różne są punkty widzenia. W jaki sposób, jaki jest pani punkt widzenia? Jak pani widzi to miasto? Czy dostrzega pani problemy tych wszystkich osób? Czy w jakiś sposób indywidualny chce pani podejść do tej kampanii, do która teraz chyba tak naprawdę już się zacznie? Znaczy tak, przede wszystkim dostrzegam problemy ludzi ubogich. W naszym mieście, ubogich pracujących w naszym mieście, ponieważ to skupisko tych osób biednych to nie tylko osoby niepracujące zarejestrowane w Urzędzie Pracy, ale to są przeważnie osoby pracujące, ale pracujące za bardzo niskie pensje. I chciałabym zwrócić włodarzowi obecnemu przede wszystkim i Radzie Miasta też na te osoby uwagę. Także pragnę, żeby też się włączyły w te wybory, żeby poszły do wyborów, ponieważ przeważnie ci ludzie są tak przepracowani, tak zmęczeni tą pracą za niskie wynagrodzenia, że nawet nie chodzą na wybory. Chcę również zachęcić osoby, które mieszkają w naszym mieście, żeby wyszły tego 16 listopada do tych wyborów i wybrały właściwie. Jeżeli chodzi o to, o czym pan mówi, o Sitwie, niektórzy nazywają to mafią, no ja nie chcę się wypowiadać, nie wiem. Są od tego specjaliści. Myślę, że każda osoba, która na ten urząd wejdzie, czy to ja, tak, czy inne osoby, które kandydują, nie włodarz obecny, będą miały możliwość zaznajomienia się z pewnymi dokumentami. Na razie z tymi dokumentami zapewne ma możliwość w pewnym sensie zaznajomienia się ewentualnie pan poseł Dzięcioł. Natomiast jeżeli ja będę miała taką możliwość, pierwsze co wykonam w urzędzie, to sprawdzę wszystkie możliwe dokumenty, jeżeli chodzi o finanse.
Czyli taki, można powiedzieć, taki audyt, tak? No z pewnością. No takie audyty powinny być przeprowadzane na bieżąco, tak? To nie będzie audyt zewnętrzny, żebyśmy tutaj nie mylili pojęć. Będzie to audyt wewnętrzny. Myślę, że każdy, kto zasiądzie na tym urzędzie, będzie to audyt będzie przeprowadzał. Taki audyt właściwie powinien być w ciągu całego roku przeprowadzany, szczególnie przy finansach. To, co czytamy w mediach, nie zawsze jest prawdą, tak? Te sumy są różne. Media podają raz taką sumę. Ja bym chciała się zaznajomić z tym. Niestety na dzień dzisiejszy nie mam takiej możliwości, ale myślę, że w najbliższym czasie to się stanie i sprawdzę.